złote cielce. Słaby Boże, płacisz złocie jako zwykły niewolnik. Ten biznes nie stoi, plastik pierdolić. Jestem wolny, to 20 przestrzeń potężnej broni. Otóż 20 za tym stoi. Zasiądź na tronie moim, poczuj rytm, porusz głową i bądź wolny. Wystarczy mi się stopić jak rdzeń atomowy, więc bądź gotowy. Musisz znów się narodzić za sprawą nowej formy. Ten porządek jest prawidłowy, ewolucjonał umysłowy. To idea zbrojnej mowy, jak naczelnik sił zbrojnych. Nie mam siły na powtórki z tandetnej historii. Wasi raperzy pierdolą głupoty. Czytam i słyszę te pierdoły, zaczynam w głowę zachodzić. Kto was do tego stworzył? To gówno to tandetne, rymy do tandetnych historii. W tej miernocie brakuje wymowy, więc spierdalam z blokowisk, by nie stać się plastikowym. Wracam do korzeni własnej drogi. Wracam do swojej natury, by nie stracić własnej wymowy. Wracam jak portrety prosto z mojej głowy. Pamięć absolutna nie stoi. Jak Pablo Coelho jestem alchemikiem własnej drogi. To złoto mentalnej prostoty. Indywidualna wędrówka po samorealizacją. Mijam stereotyp, bez konformizmu i ciemnoty. Dobrze mnie poznaj, zanim się zastanowisz. Ty i reszta tej hołoty. Ty i twój jebany hip-hopowy stereotyp. Zrób coś innego, jeśli się nie boisz. Płacić złotem, stawiając się pompą. Należy do gatunków drapieżnych i bezkompromisowych. To część samurajskiej drogi. Nie widzisz, że 80% tej miernoty nawet nie wie po co to robi. Gdzie idziesz, dokąd kroczysz? Jaki jest cel twojej drogi? Musisz się zastanowić, czemu grupa ludzi staje naprzeciw większości. Czemu krytykuje ace'ów i inne cioty? Każdy przykład jest dobry, każdy sądzi, że jest złoty. Dlatego płać złotem za popyt. 63 Wietnam, stawiam zasiki, buduję okopy. Wierzę, że moje poglądy to noktowizor do postrzegania ciemnoty. Cóż, takie mam wymogi, stężony jak rigor mortis. Gotowy jak special forces, blisko serca, więc to jest rytm aorty. Rusz dupę, tylko nie zapomnij głowy. To element nierozłączny, inteligencja to ciekawy nośnik. Dziś człowiek jest jak rozkwit, więc rośnie. Myśl jednej przestrogi, ja tylko staram się udowodnić, że człowiek jest nieskończony jak ciąg modlitw. Ale za sobą będziesz dobry, nie przerywaj rytmu głowy. Ale pamiętaj, że główną częścią rapu jest cecha ideologii. Więc zacznij myśleć o tym, co robisz. Dzieciaku, zacznij myśleć o tym, myśleć o tym, myśleć o tym. Zacznij myśleć o tym, co robisz. Czas zacząć myśleć o tym, co robisz. Człowiek w drzwiach, twarz jasny, otworzył oczy i patrz na co. Przecież nic tu nie ma, uniósł ręce do góry, aby chciał przywołać język Boży, tworzyć czy burzyć. A gdy to go znużę, wyjdzie ze świata, który ma przed sobą. Niektórzy mówią, że było samą chromą, inni mówią, że był Bogiem, że był prorokiem, który przepowiedział koniec. Tylko nic nie wie, bo nikt go nie stworzył. Niby grób się otworzył, jasnością mroku sproszył, a może ciemnością stopił światło. Spekulować jest łatwo. Niektórzy nie wierzą w jego istnienie, bo przecież bez niego żyć im lepiej. Na dzień drugi, gdy spadł kryzys drugi, odbył wszystkich ludzi, nastał czas pokoju. Wiele spokoju, teraz daje pieniądz bez Boga. Dzieci w okopach, z kamieniami w dłoniach, powstaje pasztusz tego świata. Imieniem jego globalizacja, więc zdejmuje maski z twarzy. Ulice pokryte pyłem rozpaczy, stałe obrazy, mówiące językiem obrazy. Chemiczne gazy mordują jak wirus kasy. Fałszują odbicie osobowości wrogów, aby bogów nie mogli dostrzec w nich obłoków. Wśród pastych okopów obłokami leczą w płonących lazaretach. Wśród słów śmierci ludzkie serce nie mieści się w pięści. Są zbyt twarde, czy kryje palce. Wszyscy włączeni do jednej sali z przekonaniami, że mordują się sami. Oskarni pożywienia, lecz widać światu zabrudno szybko. A nie nadejdzie szybko, znów widno serce świata umilkło na czas rozpaczy. Bramy więzienia, unieście miłość na dłoniach i oddajcie ją ludziom. Anioły Boga zejdą na ziemię, a demony upadłych będą walczyć z sobą.